Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, a to przed wami to Dark Souls 2. Moim zdaniem osobiście już można w ciemno powiedzieć, że to jest gra roku, po prostu. Kit, że mamy marzec dopiero, ale Wiedźmina 3 przesunięto na następny rok, więc no teraz już nie ma żadnego pretendenta do tego tytułu oprócz Dark Souls 2, przynajmniej moim zdaniem. Nie, więc jak już dałem na samym początku znać, jakim wielkim fanem jestem tej gry, to jeszcze muszę wspomnieć, że z racji tego, że mamy dzisiaj 13 dopiero dzień marca, a nie 14, kiedy powinna być premiera, to jeszcze serwery nie są dostępne, no ale trudno, wystartujemy w trybie offline. A dodam jeszcze tyle, to jest pierwsza gra, na którą zrobiłem pre-order. Ale dobra, więc tak, krew włączymy, napisy włączone i w ogóle nowość, po raz pierwszy w Dark Souls, w Demon Soulsach też tego nie było, czyli w duchowym protoplaście Dark Soulsów. Polskie napisy. Dla ułatwienia, proszę bardzo. Jasno, wszystko się zgadza moim zdaniem. Wszystko zwykłe. Nie, nie chcę mi się na razie grzebać tutaj. Pogrzebiem jak innym razem. Ale to jest pierwsza gra, na którą zrobiłem pre-order i dostałem świetną koszuleczkę z nadrukiem Dark Souls 2. Nie, naprawdę, ale już ją zdążyłem przepocić. A wiecie dlaczego? Tylko dlatego, że... Oczywiście dokończę po cutscence. Forgotten land. No, taka grafika w Dark Souls 3 na konsolach nowej generacji. Pobożne życzenia. A place where souls may mend your ailing mind. You will lose everything once branded the symbol of the curse. Czyli okrąg, tak? Znany z Dark Souls chociażby. An augur of darkness. Taki symbol na ciele właśnie w kształcie koła. Your future, your very light. O, jaka schiza! None will have Salvador Dali malował. And you won't even care. By then, you'll be something other than human. A thing that feeds on souls, a hollow. No to będzie częsty stan w Dark Souls 2, zapewne, tak samo jak w jedynce. Long ago, in a walled-off land far to the north, a great king built a great kingdom. So Anor Londo? Yeah. Drang Lake. Drang Lake. You're familiar. No, how could you be? But one day, you will stand before its decrepit gate without really knowing why. Aha, te trzy piękne zęby. Nie, ale naprawdę klimat zapowiada się mega gęsto. Co prawda wszystkie cutscenki w serii Dark Souls były świetne. Ale nigdy chyba nie było aż takiego nacisku na otoczkę fabularną. Aż takiego nacisku, bo ona była gdzieś obok zawsze gracza. Można było się zagłębić albo nie. A tutaj? No. Czyżby delikatnie inne podejście panów z From Software? Blood Moon. Ja nie wiedziałem, że świetliki mogą podpalić pochodnie, ale spoko, nie widziałem nigdy świetlika na żywo. Jakby ktoś pytał, to mogą być te tytułowe. Ciemne dusze. Dark Souls. Your wings will burn in anguish. Time after time. Oh shit. Ktoś wyciągnął korek z wanny. For that
is your fate. The fate of the cursed. Mhm. On poleciał odetchać tą rurę. Mhm. You have died. A to właśnie you died. To taki jest cytacik dokładnie. I to będzie często widziany napis. W końcu to podobno jeszcze trudniejsza produkcja niż Dark Souls 1. A tam już tak się męczyłem, ale tak przyjemnie męczyłem. Bo nic tak później nie nagradza. Jak już za setnym razem, czy za którymś, udać się poklepać tego bossa, z którym się męczyłeś cały poprzedni dzień. A, pokażcie mi wreszcie, jak to wygląda w samej grze, bo cutscenka piękna. Serio. Nie, naprawdę, jedna z lepszych. Mhm, poszywany kaptur pewnie w ogóle nie chroni przed deszczem. Ale żeby nie było, gra sama odpaliła się w 720p. Nie chodziła w 1080. Ale to nieważne. I tak będzie pięknie, epicko, majestatycznie. Przedsionek jest po... Nawet w grze polskie napisy. Dobra. Czemu połowa paska zdrowia już na starcie? Ale dobra. Nawet nieważne. Wysokie trawy. Dobra, trulanie tam, gdzie powinno być. Okej. Dobra, przedmiot lewy. Powiedzmy. Szczyt! No, pięknie zaczęliśmy! Nie żyjesz! Ej, czyli nie będzie you died! O! I proszę bardzo, oto Dark Souls! Jakie to jest wymowne! To trofeum! Kurde! Ja już nie wierzę! Pierwszą śmierć zaliczyłem w ciągu paru sekund! O, więc mimo tego, że jestem naprawdę wielkim fanem, to trzeba przyznać, że większość bossów przechodziłem metodą tak zwanego agresywnego wejścia, czyli po prostu tłukłem tak długo i przegrywałem tak długo, aż w końcu musiałem ich już pokonać. Więc umiejętnościami tutaj zapewne też nie będę grzeszył, ale one mogą przyjść z czasem. Choć wiadomo, komentowanie jednoczesne granie troszeczkę zaburza koncentrację i wtedy ciężko o jakąś stuprocentowo dobrą grę, ale dobra, teraz przejdźmy się dalej tutaj. Koło krawędzi, ale tym razem może nie wpadając sobie na to. A na szczęście pasek jest w połowie tylko. Nie zjechał jeszcze niżej, bo słyszałem, że z każdą śmiercią ma spadać o ciupeńkę bardziej. Ale aż do 50%, tak słyszałem. Więc w sumie może już osiągnąłem dolny pułap. Nie, nie ma nic do podniesienia. Ja liczyłem na coś fajnego już na samym starcie. Dobra, gdzie jest mój sprint? Bo gdzieś tutaj był. Jest i on, dobra. Miejscu uniku. Ej, ale krótko... Aha, do wyczerpania zielonego paska. Nazwijmy go paskiem wytrzymałości. Skoro już musimy używać polskiej terminologii teraz, skoro są polskie napisy i tak dalej. Dobra. Nie podniosą się, mam nadzieję. Ej, a gdzie jest mój ragdoll? Chciałem poturlać sobie. Ej, ło. Co to za zwierz? Małpy? Ej, nie, serio? Monkey? Nie no, serio, gadacie, że to są małpy? Nie no, dobra, ładnie. Ale tu nic nie ma. Więc w ogóle nawet nie wiem, czy... Z racji tego, że nie mam żadnej broni... No dobra, mam pięść, jest świetnie. I mocniej się z pięścią też. Ło, dobra. I dwie ma może, a jakieś combo? Takie bardziej zawiłe, zagmatwane. No. Ale taką małpeczkę mogę stłuc. Przynajmniej spróbować, chodźciu. Nie, to nie jest małpa, to jest jakiś... Co to jest? Kurde, troll? O, shit! Nie chciałem! Serio! Nie chciałem. W grupie jesteście pewnie trudnymi przeciwnikami, zresztą widać, już mnie prawie stłukłyście. Nie, już wpadłem raz do dołu, może na tym poprzestańmy. Shit, dobra, cię, pierwszy przedmiot. Łooo, zardzewiała moneta. No, super. Dobra, oni dalej będą mnie atakować, tak? Dobra! Jak to było? Muszę się nauczyć na pamięć. Zresztą wryje mi się to w czachę na pewno. Nie żyjesz! Tak. Aha, już to widzę! Ej, nie minęło jeszcze 10 minut. Ja już zginąłem dwa razy i jeszcze w sumie nawet nie spotkałem żadnego naprawdę ciężkiego przeciwnika. Choć w sumie kto się porywa z pięściami na małpy? Zwłaszcza kiedy są w stadzie. No to nie było zbyt mądre. Ale dobra, no to skoro już wiem gdzie co jest... Można już teraz normalnie zacząć grać. Powiedzmy, jestem zaznajomiony już z klawiszologią i z obcowaniem z tą grą, więc idziemy.
delikatnie do przodu, we właściwym kierunku, czyli w stronę światła. Okej. Okay. A w ogóle co to jest za wyrwa w czasoprzestrzeni? Kurde, jakby to był Bóg, powiedzmy, to wszystko, to ma dziurę w spodniach. Przedarły się na dupsku chyba. A dobra. Światło. Światło to bezpieczeństwo. Chyba, że kogoś tu znajdę jeszcze. Ale dobra, małpy na szczęście nie pozostają agresywne. A, o. To nie są dziury, to są ślady. Idziemy tym tropem? Nie. Na pewno nie z pięściami. Ale właśnie, rzućmy okiem w menu. Dobra, menu wygląda tak samo, tak? Jak w Dark Souls 1, powiedzmy, mniej więcej. Okej, okay, cudzoziemska tunika, kaptur, karwasze, spodnie. Ej, fajnie, nie będę musiał szukać polskich odpowiedników angielskich słów, których tłumaczenia czasami po prostu nie znam. Świetnie. Ekwipunek. Status gracza. Napisz wiadomość, jeszcze zapewne nie mogę. Opcje gry, opcje ekranu. Może kiedy indziej. Ale tak, czy zardzewiała moneta dalej jest? Bo przedmioty zostawały mimo śmierci zazwyczaj, więc... Kurczę, fajnie byłaby ta zasada była utrzymana. Jest. Czasowo zwiększa szczęście. No, nie wiem, czy z małpkami by mi się przydało. Kość w porządku, przywraca połączenie z innymi światami. Okej, okay. Wygnaj innych albo wróć do swojego świata. Okej. Okay. No i mroczny znak, czyli to kółeczko, o którym mówiłem. Utrata duży powrót do ostatnio użytego ogniska. Nie. Dobra, na początek. Ognisko sami znajdziemy sobie. No, chyba, że to tylko jakaś pochodnia. Shit. Dobra, jak przez wspinaczką. Oj, no. Wyjdźmy z ekwipunku. Jak wspinaczka, drogi kawalerze. Żadnym z guzików... O kurde! Ej, co to było? Moment. Dwie na raz? Aha, można! Dobrze, czyli system walki uległ też modyfikacji. Dobra, podwójny mocny cios. Nie, a takie combo? Dobra, nie, ale nie będę tego próbował nawet na małpach, bo i tak dostanę w ciry. Tylko rozejrzyjmy się jeszcze bacznie, czy coś tutaj nie leży. Ej, kościste cymbałki. Nie, też nie będziemy na nich grać. Nie, posuńmy fabułę troszeczkę do przodu. Z backhandu otworzył tak trochę, nie zwróciliście uwagi? Okej, okay, dobra. What seems to be the ruckus? Oh my, your face. Ej, no dobra, aż taki brzydki nie jestem. Przeklęta twarz, nie przekleństwa. Nie, to nie o mnie jedno. Bo jeszcze nie jestem żywy. Ale przyszedłem się zabawić, to się zgadza. You spoke to that kind old deer, didn't you? No poniekąd. You're finished. Już dwa razy nawet. Yes, you will become one of them. Hollows prey upon men, feast upon their souls. This is the fate of the cursed. Czyli co, zombiaki, tak? A nie, tam chyba było o duszach mowa. What is your name? I kreacja postaci, wreszcie. To, czego nie mogłem się doczekać. Przypomnij sobie imię. Piechol. Nie, no nie będę się ścilił na jakieś inne wyszukane imiona. Niech będzie wiadomo, o co chodzi. I o kogo. Nie, to jest moja ksywka, ale w grze może się nadać jako imię. Czemu nie? Zdarzały się takie imprezy, że rano nie pamiętałem. Wow! Dzięki. Ale w sumie... Darowanemu kamieniowi nie zagląda się w zęby. No, Piechol, poznaj po rysach twarzy. No nie poznajesz, no ej. It's an effigy of you. No. Że pusty, tak? Hollow.
No dobra, klasa i dar, ciało, wygląd. Ej, kurde. W sumie nawet delikatnie jest do mnie podobny, ale nie, dobrze, spokojnie, ja tutaj jeszcze sobie teraz wykreuję najbardziej podobną do mnie postać, bo to dla mnie zwiększa praktycznie stuprocentową imersję, więc wkręcam się podwójnie. Więc spokojnie, spokojnie pokażę wam efekt moich prac, bo to pewnie mi troszeczkę zajmie. Jestem ciekaw ile. Ale w sumie tak przed całą kreacją postaci mogę wam jeszcze pokazać, jakie są klasy mamy do wyboru wojownika. Czyli wojownik z bliznami, duża siła i zręczność, dobrze posługuje się bronią. Rycerz, błędny rycerz. Dużo PZ, czyli nie wiem, punkty życia, może. I adaptacji, trudny do zabicia. Jak trudny do zabicia? No, to nie mogę nim być, bo już skinęłem dwa razy. Świetny szermierz, walczy z gracją. Bandyta, kapłan, czarodziej, odkrywca. Nie jest zbyt potężny, ale ma dużo przedmiotów. Człowiek znikąd. A ja znam ludzi, którzy grali tą klasą w Dark Souls 1. Zawsze na waleta i z maczugą. Ja, no dobra, co no... Nie będziemy w fatałaszkach biegać. Zawsze w Dark Souls obierałem drogę jakiegoś paladyna bardziej, no to... Nie wiem, szermierz? Świetny szermierz, walczy z gracją, ma dobrą... O, w obu rękach, ale nie, zawsze combo starczą brałem. No to... Dużo siła i zręczność, wojownik z bliznami. A, klasiko, weźmy wojownika. Ale dobra, dar? Ten stary pierścień nieznacznie zwiększa pierścień punkty życia. Przynajmniej wyglądając kółka przywraca życie pustym. Jakoś wiodąca do domu. Skamieniały przedmiot. Żar ascezy. Rzuć go do ogniska, by wzmocnić pobliskich wrogów. Tylko jeżeli szukasz większych wyzwań. No. Jasne. O, nasiono zrodzone przez drzewo olbrzymów niejadalne. Kość wiodąca do domu. Ale kurczę, czy to jest do jednokrotnego wykorzystania? No ten przedmiot pamiętam. To jest, no raz się używa i dziękuję bardzo. Nasionko niejadalne, zaraz... Nie, to zdecydowanie nie. Ale może kiedyś się do czegoś przyda, co mnie intryguje. Kukła człowieka... No pierścień zawsze zwiększa życie, ale nieznacznie. Ale coś mi się wydaje, że to mi się przyda. Dobra, weźmy pierścień. Jak zakończ tworzenie? Nie, teraz właśnie przychodzi czas na ciało, wygląd i ustawienia zaawansowane, więc to pominę. Jest ciekaw, ile mi zajmie. No dobra, no to tak wygląda, nie wygląda zbyt... Odważnie, nie wiem, no trwogi w przeciwnikach wprowadzać to nie będzie, ale... No dobra, powiedzmy, że może być. Jest wojownik. Ma tarczę, ma miecz i to mi powinno wystarczyć. Tak większość czasu będę spędzał w hełmie. Więc nie wiem niby po co aż tak dużo czasu poświęciłem na tworzenie twarzy. Skoro i tak nie jest aż tak bardzo mnie podobny. Choć się starałem. Doesn't stand a chance. No ej, no, ściągnijcie ze mnie klątwę, no, czarownicę. Witches! Żebym nie powiedział bitches. Ej. Ej, wyśmiałem mnie. No to mieczem po pysku, no. Nie, bo będzie tak samo jak z małpkami. Ich też jest więcej. Fajnie, że mam więcej niż jedno. No, czyli pani teraz wytłumaczyła mechanikę zabawy, bo tak się właśnie dzieje. Po każdej śmierci tracimy zgromadzone dusze, za które kupujemy upgrade'y, level up'y i tak dalej, i tak dalej. Strasznie to upierdliwe, ale też sprawia, że cały czas trzeba mieć 100% koncentrację. Bo nawet na najsłabszym przeciwniku można zginąć, co zresztą już te wcześniejsze małpy zaprezentowały. No ale okej, to jesteśmy. O kurde. Dobra. Ale chamską rudą brodę mu zrobiłem, no tego nie było tam widać. No trudno. W sumie wstyd się przyznać, ale troszeczkę rudych włosów na brodzie mam. Ale nie aż tyle. Pojedyncze.
Wyrywam pensetą. Nie, dobra. To tak, najpierw zobaczmy, co one mają w domku swoim, nie? Znaczy, nie będę atakował, to na pewno, ale może rozmowa? This is a limbo. Czyściec, tak? A link between Drangleic and the outer world. Aha, dobra. Fair traveler, I know that you must have a story. O kurde. Why else would you visit such a place? No historię to mam, ale nie się nadaje do opowiedzenia. Decayed kingdom. Nie, dobra. Z każdą z nich? Dobra, z tym już nie gadamy. You must go on a journey without rest. Mhm. Dobra. But if your will is yet unbroken, then you may return here. I co, poczęstujecie mnie, nie wiem, kawą herbatą? Herbatą czy coś? With a clean slate. Hmm. Ale czemu się śmiejesz? Tak, wszystkie się ze mnie śmieją, aby wiedziały, że te małpy już mnie poklepały wcześniej. A dobra, coś w słoiczkach macie? Przyznać mi się. Super. Czyli kolizje ze ścianami dalej obecne. Okej, okay, no to skoro wszystkie już obgadane, no to coś tu muszą mieć. No właśnie. No trochę ich okradnę. Znaczy je, bo to chyba same kobiety, tak? Kukła człowieka. Czyli to, co ona mi pokazywała. No jak zwykle możliwe do destrukcji otoczenie, ale w środku nic się nie chowa. Cały Dark Souls 1 przyszedłem rozwalając wszystkie urny, dzbanki, skrzynki, beczki. Kurde, nigdy nic. No oprócz tej jednej, gdzie był w niej ukryty koleś, ale był ukryty tak, że z daleka było go widać, że był w niej uwięziony. Więc tak naprawdę niepotrzebnie to robiłem, więc tutaj, ale tutaj pewnie będę robił to samo, bo zawsze jest taka możliwość, że coś tam może się akurat w tej jednej, jedynej beczce, urnie czy czymkolwiek trafić. A tutaj każdy przedmiot jest na wagę złota. Dobra, tak, albo tędy, albo w głąb domku. Chyba, że to jest wejście główne, zresztą zobaczymy. Okej. Nie. Nie, albo dokładnie, stop, nie, to jest tutaj. Okej, no to możemy iść śladami bestii. Albo... O, moment! Ja tutaj przed końcem odcinka mam jeszcze coś do zrobienia. O czym... Coś, o czym nie mogę zapomnieć. Ja widzicie, nie jestem już pusty, mam cały pasek zdrowia. Więc wróćmy do małpeczek. I wyrównajmy rachunki. Znaczy, no w ogóle nie wiem, czy to są małpy, ale zaatakować można. No come on, no ej! No chodź tu, nie bój się. No wiem, że jesteś cwana. Z kolegami. Dobra, jedna z głowy. Okej, okay, dystans, dystans przede wszystkim. Ta, kurczę, długa trawa to troszeczkę miesza mi szyki. Okej, okay, spoko, spoko, teraz mam już zbroję i mogą mnie tłuc troszeczkę bardziej niż poprzednio. Shit, shit! Ale spokojnie, 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 mam klejnoty życia, czyli Estus Flaski, tak? W tej części Dark Souls. No mam nadzieję, ej! Ale zresztą zaraz to sprawdzę. Ej, co, uciekasz, bo jesteś ostatni? Nie, no ani mi się waż. Dobra. Wszystkie małpeczki zabite, rachunki wyrównane. Bo wiecie co, to tak mi się wydaje, że w ten sposób możemy zakończyć pierwszą moją pocztówkę z Dark Souls. No dobra, to ja się z wami żegnam w tym miejscu. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!